Cześć, co skłoniło Cię do szczepienia się? Głównie dlatego, że po prostu chciałam być zaszczepiona, czuć się bardziej bezpiecznie. No i cała rodzina poszczepiona, ja też wolę się zaszczepić, jednak większy taki komfort. Rozumiem. Twoi rodzice ciężko przechodzili okres po szczepieniu, czy raczej mieli małe objawy? Po pierwszej dawce tak średnio, po drugiej dawce tata trochę gorzej, ale to było takie dzień po i potem już wszystko było dobrze, jakby całkiem zdrowie. Czyli jesteś pozytywnie nastawiona tak. Do szczepienia. Cześć, czemu podjąłeś decyzję o zaszczepieniu się? Żeby móc chronić siebie i bliskich przed koronawirusem. Czy czytałeś ulotkę producenta? Nie jeszcze, ale wiem potrzebne mi informacje od mamy, która się szczepiła już. I, ona... I jak wyglądały objawy u niej? Objawy? W sensie po szczepieniu? Tak. Ręka ją bolała, ale tak to w porządku było. I na drugi dzień miała lekkie, trochę jej było zimno. No tak to. Czy to sprawia, że boisz się tej szczepionki, czy pozytywnie jesteś nastawiony? Nie, czemu? Jak to ma mi pomóc być zdrowym i żeby nie chorować, no to czemu mam się bać? Rozumiem. Czy poleciłbyś dla innych osób zaszczepienie się? Tak. Myślę, że to jest bardzo dobra opcja i jak jest możliwość, to trzeba. Dobrze, dziękuję. Jak się czujesz po szczepieniu? Czuję się bardzo dobrze. Czy bolało? Nie, w ogóle. Czy jesteś świadoma, że mogą wyniknąć powikłania po szczepieniu? Wiem, ale patrząc na to, jak moi rodzice przeszli, że dosłownie jeden dzień i potem wszystko wróciło do normy, no to jakoś mocno się nie obawiam. Co poradziła osoba, która cię szczepiła? Powiedziała, że nic nie boli, nic nie bolało. Czy coś zaleciła, aby robić po zaszczepieniu? Pani doktor zaleciła, aby w razie bólu głowy dać paracetamol. Czy według Ciebie szkoła dobrze się przygotowała na szczepienie młodzieży? Tak, według mnie było ok, sprawnie, szybko, dobra organizacja jak dla mnie. Cieszysz się, że miałaś taką możliwość? Tak, bo jeżdżenie tak po przychodni, jeszcze znaleźć gdzieś, zapisać się, to teraz może łatwiej, ale no po lekcjach jakbym miała jechać, to nie wiem, czy by było tak fajnie. A tak to w środku dnia i po lekcjach do domu i spokój z tym.